Hej, dzisiaj chciałabym was zaprosić na kompletnie niewłosowy film, ale znajdzie się w nim dużo rzeczy, które naprawdę bardzo chcę wam powiedzieć i zachęcam do obejrzenia tego filmu. Na końcu będzie też rozdanie, link do produktów, jakie można wygrać w tym rozdaniu, także myślę, że warto zostać do końca. Po pierwsze, chciałabym ogromnie podziękować wszystkim, którzy odwiedzili 2 tygodnie temu, to już było, a ja do tej pory jestem ciągle dalej po prostu umysłem i praktycznie też myślami cały czas na tym wydarzeniu, a mianowicie na targach EkoCuda, na które was zresztą tutaj na kanale zapraszałam serdecznie. Było po prostu cudownie i dziękuję wszystkim, którzy odwiedzili targi i którzy szczególnie odwiedzili targi, żeby zobaczyć się ze mną. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli. Dziękuję Mateuszowi, który pomógł mi przygotować stoisko, Esterze i Magdzie, które pomagały sprzedawać rzeczy i wszystko ogarniać. Ale przede wszystkim dziękuję wam, no bo gdyby was nie było, to mnie by też nie było na tych targach, więc to było po prostu fantastyczne, że osoby, które oglądają moje filmy, które czytają moje wpisy, które same mają też swoje blogi. Tutaj odsyłam też na Instagramie do tych zdjęć właśnie z wami z targów, gdzie zawsze jeżeli wy coś swojego macie, to też chcę was otagować, poznać to, co wy tworzycie, poczytać wasze eksperymenty włosowe, pooglądać wasze zdjęcia włosingów i efektów, jakie po nich macie. To jest po prostu cudowne. Też dziękuję bardzo za tak przepiękne kwiaty, które dostałam. Także dostać tak piękne, ręcznie robione kwiaty, jeszcze z wyrażeniem tego, że te kwiaty są za uratowanie włosów, to jest po prostu coś niesamowitego. Po prostu brak mi aż słów na to, jak bardzo jest mi miło i jak bardzo podobają mi się te kwiaty. Oczywiście same targi też były genialne, jeżeli dane mi będzie być na kolejnej edycji, a mam ogromną nadzieję, że będę, to znowu was serdecznie zapraszam, jest fantastycznie. W ogóle Mateusz zrobił fantastyczną relację z przygotowań do targów i też z targów samych, także zapraszam tam, zobaczcie, po prostu fantastycznie też zmontowane, złożone i wow, no ja na przykład nie wiedziałam, że jestem nagrywana, po prostu szał i wyszłam nawet jak człowiek na niektórych ujęciach, także oczywiście tam zapraszam chętnych. No i mam też dla was teraz zaproszenia na kolejne targi. Pierwsze targi będą za tydzień, 20 maja i nazywają się targi Kobieta w Warszawie. Oczywiście zapraszam nie tylko kobiety na te targi. To są targi ogólno też kosmetyczne, będą tam różne ciekawe rzeczy, będę też ja i będę miała też swoje stoisko z kosmetykami do włosów, więc oczywiście można będzie wszystko kupić, można będzie się ze mną zobaczyć, porozmawiać tak jak na targach EkoCuda i podejrzewam, że będą troszeczkę mniejsze tłumy, więc być może jeżeli nawet nie udało wam się dotrzeć do mnie na EkoCudach, to na tych targach powinno się udać. Te targi, Kobieta w Warszawie, są w Babce do Wynajęcia, to jest, jak kojarzycie, w Warszawie Arkadie, takie duże centrum handlowe, to po jakby skosie od Arkadii. Dam wam adres zresztą w opisie i we wpisie z rozdaniem, będzie to wszystko opisane z tymi zapowiedziami targów, żeby każdy na pewno trafił. W każdym razie to jest bardzo blisko centrum, myślę, że 10 minut tramwajem i jesteście. A drugie targi z kolei to są jeszcze tydzień później, czyli 27 maja, a dokładniej 27 i 28 maja, czyli cały weekend. To są targi Innova Beauty and Farm i to są bardziej już takie specjalistyczne targi, które będą obejmowały też spa i medycynę estetyczną, więc jeżeli te kwestie też was interesują, a nie tylko na przykład kosmetyki, to zdecydowanie tamte targi będą warte uwagi. Odsyłam was do strony, tam możecie zobaczyć chociażby wystawców, przeróżne wykłady, to będzie myślę najfajniejsze, bo myślę, że tam i ja będę miała swój wykład, także wtedy tym bardziej serdecznie zapraszam oczywiście do mnie, ale też i do innych osób, które z tego co widzę naprawdę fajnie i na poziomie to się prezentuje, jeżeli chodzi o wiedzę. To z kolei będzie w hali Warszawianka przy ulicy Piaseczyńskiej, więc też myślę, że dojazd bezproblemowy. Daję wam oczywiście opisy, linki, dojazdy, mapy, wszystko będzie we wpisie na blogu. A dlaczego w ogóle wpisy na blogu robię też z rozdaniem? Bo słuchajcie, po prostu nie wiem, jak ten TK Maxx funkcjonuje, ale chciałam na rozdanie znaleźć 5 szczotek, wiecie, oczywiście Jonikę, te pedal brushy, które zawsze polecam i na rozdanie to jest najlepsze moim zdaniem, co mogę dać. I jak na razie udało mi się upolować, uwaga,
dwie szczotki, czyli dość marnie. Uważam, że dość fajny wzór mi się udało, więc na pewno, o, tu aż się coś przykleiło, te dwie będą na rozdanie, ale chciałabym mieć ich więcej, więc dlatego odsyłam was do wpisu, bo jeżeli teraz, dzisiaj mam plan jechać do DK Maxa i mam dwa DK Maxy, jeden w centrum, drugi w promenadzie, teraz nowe otworzyli, to jak tylko znajdę, to oczywiście dokupię ile mogę i wtedy w tym wpisie zrobię takiego update'a, bo nie chcę mówić, mam dwie szczotki, a później pojadę, będą trzy i będę musiała znowu nagrywać film, bo to by było bez sensu. Także we wpisie będzie pełna lista tego, co można wygrać, bo jest dużo też drobiazgów. Na przykład będzie można wygrać, mam dwa takie mydełka do włosów lawendowo-jałowcowe, one są dość mocne, też będą opisy, bo wiadomo, żeby nikt nie wygrał czegoś, czego później nie będzie chciał używać, to bez sensu. Więc tam też możecie zobaczyć, co napiszecie. Zaraz wam powiem, jak wziąć udział w rozdaniu, ale to sekundka. Jest maska z Ecolabu Karite Spa, ona jest bardzo fajna. Szampon taki z Turcji, który jest, wiecie, zaplombowany, to jest wszystko nowiutkie, więc bez stresu, ale jakby jest taki miszmasz, więc uznałam, spis będzie lepszy. Mam też jakieś serum silikonowe z Moroccan Oil, też fajna sprawa, ono jest dość ciężkie, uwaga, ale to też tam napiszę. Jeszcze chciałam jakąś tam wcierkę Banfi, jakieś kody rabatowe do sklepu, także to wszystko na blogu, a żeby wziąć udział w rozdaniu, trzeba po pierwsze subskrybować mój kanał ten włosowy, włosy.pl, trzeba subskrybować mój kanał niewłosowy, Agnieszka Niedziałek, bo to jest po prostu rozdanie dla tylko takich hard fanów, wiecie. Po trzecie trzeba skomentować ten film tutaj i w komentarzu napisać coś. I co w tym komentarzu możecie napisać? Wiem, że na poprzednim rozdaniu świetnie się sprawdziło opisanie, co mój kanał, w czym wam pomógł, ale wiem, że osoby mogą brać drugi raz teraz w tym rozdaniu i głupio by było, jakby znowu to samo trzeba było pisać, więc możecie tam dać jeden sposób, który fajnie działa wam na włosy, żeby przy okazji, jak inne osoby będą przeglądać wasze komentarze, może trafią na coś fajnego. Przykładowo możecie napisać przepis na fajną maskę, na przykład zmieszanie maski z łyżeczką skrobi ziemniaczanej i że to robi cuda i fajnie wygładza wasze włosy. Jakiś taki fajny trik. Albo na przykład, że wyrzucenie ręcznika, zastąpienie tego bawełnianą koszulką, to było coś dla waszych włosów, co na przykład w ostatnim roku zdecydowanie pomogło w waszej pielęgnacji i zredukowało na przykład zniszczenia. Także wiecie, coś w tym stylu, bez stresacji ogólnie. Na pewno jakby większość, myślę, że wszystkie komentarze, które tu będą, wezmą udział w konkursie. Konkurs będzie trwał, myślę, że przez następne dwa tygodnie. Jeszcze dokładnie wszystko będzie też we wpisie umieszczone, ale polecam po prostu pisać, zgłaszać się i a nuż wam się trafi. Jeszcze raz serdecznie wszystkim wam dziękuję w ogóle za oglądanie mnie. Nigdy się nie spodziewałam, że będę miała w ogóle tyle subów i że będę mogła robić to, co robię i rozwijać to tak, jak rozwijam. Przepraszam was strasznie, jak czasem trochę nie ogarniam. Dzieje się tyle nowego, że nie chcę zapeszać i nie chcę wam jeszcze nic mówić, ale jak tylko będzie wiadomo, już troszeczkę zdradziłam na streamie z pakowania paczek, paczkowania paczek w zasadzie, który jeszcze jest do obejrzenia na fanpage'u. Jak ktoś jest też właśnie hardkorowym fanem, to od razu mówię, bo stream trwa prawie 2 godziny, więc prawie 2 godziny oglądania, jak ktoś, czyli ja, Mateusz i pies pakujemy paczki, to jest po prostu fascynujące, także zapraszam. I jeszcze raz wam dziękuję, po prostu te kwiaty, nawet myślałam, czy by ich jakoś nie dać w tło, bo genialnie moim zdaniem by wyglądały właśnie jako tło do moich filmów, ale jeszcze nie mam za bardzo, może na ścianie jakby je tak... słuchajcie, to chyba jest dobra myśl, tylko jak to je... Wiecie, żeby też ładnie to wszystko estetycznie było, ale coś pomyślę. Jeszcze raz za nie dziękuję, bo są piękne. Także bardzo dziękuję za oglądanie tego. Bierzcie udział w rozdaniu. Trzymam kciuki za powodzenie. Trochę to jakoś nielogicznie brzmi, ale wiecie, o co chodzi. Mam nadzieję, że ktoś, kto na przykład nigdy nic nie wygrał, coś wygra, albo ktoś, kto nie wygrał w poprzednim, wygra teraz. Naprawdę warto wziąć udział. I dziękuję za wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!